Beata Piechota, witam Państwa w piątkowym wydaniu programu lokalnego. Rozpoczynamy od wydarzeń. W Zgierzu realizowany jest projekt Moje M krok po kroku, skierowany do osób chcących nabyć mieszkanie w systemie ratalnym. W dzisiejszych czasach, kiedy stopa bezrobocia jest wysoka, niestety w większości nie stać ludzi na spełnienie marzenia o własnym mieszkaniu. Dziś niełatwo jest sprawić sobie własne mieszkanie. Bezrobocie bierze górę, ludzie nie posiadają często zdolności kredytowych, a chęć posiadania czterech kątów pozostaje marzeniem. Teraz są kredyty dość wysoko oprocentowane, no i młodzi ludzie nie mają pracy i w tym problem. Nie ma się takiej gotówki. Z pracą jest najgorzej, gdyby była praca dla wszystkich zgodnie z wykształceniem, z wiedzą, z umiejętnościami, to tak. Ale jak jest młody, nie ma doświadczenia. Podobno kiedyś dorobić się własnego M było łatwiej. Można było sobie spłacać, była praca, były stałe pensje, więc można było sobie zaplanować. To biuro nieruchomości jest najstarszym w naszym mieście. Przychodzą do niego osoby oczekujące pomocy. Zajmujemy się sprzedażą, kupnem, ewentualnie zamianą albo wynajmem mieszkań, domów, działek. Także pełna oferta dla klienta. Staramy się działać zgodnie ze standardami, które obowiązują na rynku nieruchomości. A sytuacja na rynku nieruchomości jest trudna. Województwo łódzkie i tutaj również Zgierz jest to jeden z trudniejszych rynków w Polsce. W tej chwili bardzo ciężko jest sprzedać nieruchomość. Sprzedający mieszkanie chcą zarobić na każdym metrze kwadratowym. Kupujących na to nie stać. Klienci, którzy chcą sprzedać tę nieruchomość, zapominają o jednej prostej rzeczy. Nieruchomość jest tyle warta, ile ktoś chce za nią zapłacić. Rolą pośrednika na pewno jest też uświadomienie klientowi sprzedającemu, że cena, którą podaje, musi być ceną rynkową. Taka sytuacja na rynku sprawiła, że dziś ceny są niższe niż kilka lat temu. W Zgierzu cena za metr kwadratowy powierzchni budynku wynosi do 3200 zł. Choć ceny mieszkań spadły, to i tak ludzi z reguły nie stać, by je nabyć. Przy współudziale gminy Miasto Zgierz i Urzędu Miasta Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej prowadzi projekt Moje M krok po kroku. Dedykowany jest głównie dla mieszkańców zasobu komunalnego gminy Miasto Zgierz, którzy chcą poprawić sobie warunki, nie stać ich na kupno mieszkania u dewelopera, natomiast stać ich będzie na to, żeby wpłacić kaucję mieszkaniową i tak zwany udział własny. Dla tych osób, które zdadzą swoje mieszkanie komunalne. Kupno mieszkania miałoby charakter ratalny. Do nabycia będzie przeszło 20 lokali, które umiejscowione mają być przy ulicy Rębowskiego w Zgierzu. Pierwszeństwo do sprawienia sobie mieszkania będą mieli najemcy nieposiadający zaległości czynszowych oraz osoby, których dochód na osobę w gospodarstwie domowym wynosi nie mniej niż najniższa emerytura i nie więcej niż jej dwukrotność. Wnioski o przydział lokalu można składać w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej do końca lipca. Na początku sierpnia komisja specjalnie do tego celu powołana będzie weryfikowała te wnioski. Cena mieszkań ma być konkurencyjna, standard lokali wysoki. Jeśli nie znajdą się osoby spełniające kryterium oddania swojego starego mieszkania, projekt może stać się dostępny dla mieszkańców wynajmujących mieszkania w zasobie prywatnym. Wzorów wniosków oraz informacji na temat projektu można szukać na stronie internetowej www.mpgm.pl. Ulica Piłsudskiego często jest bohaterem naszych newsów. Administrowanie drogą ponownie przejęło Starostwo Powiatowe, które nie mogło porozumieć się z Urzędem Miasta w sprawie jej remontu. My dziś sprawdzamy, na jakim etapie są przygotowania do naprawy drogi. To, że stan nawierzchni ulicy Piłsudskiego kwalifikuje ją do jak najszybszego remontu, jest oczywiste dla wszystkich. I władz, i mieszkańców. Pierwotnie naprawę drogi wykonać miało miasto, jednak urzędnicy magistratu uważali, że przeznaczono na ten cel z kasy powiatu zbyt małą sumę. Ostatecznie to starostwo rozpisało przetarg na remont ulicy Piłsudskiego. Będziemy dążyli do tego, żeby ją w jak najszerszym zakresie przebudować. Wydawało nam się, że zostanie z tego, co mamy, a tu jeszcze trzeba dołożyć do tego podstawowego etapu. Okazało się, że proponowana przez powiat suma 145 tysięcy złotych nie jest wystarczająca. Jedyna firma, która zgłosiła się do przetargu, wyceniła koszt remontu na 167 tysięcy, a więc sumę wyższą o 22 tysiące. Nie jest to powszechna sytuacja. Części firmy, o ile muszą konkurować z innymi, wykonują teraz remonty za sumy niższe niż pierwotnie proponowane.
Myślę, że dwie przyczyny. Po pierwsze, to już jest druga połowa roku i jednak jakiś portfel zamówień wykonawcy mają. A po drugie, relatywnie nie jest to duża inwestycja i to zainteresowanie siłą rzeczy też jest mniejsze. Prawdopodobnie zarząd powiatu podejmie decyzję o dołożeniu brakującej sumy i firma Spabianic odpowiadać będzie za remont ulicy w przewidzianym zakresie. To jest zakres od skrzyżowania z 1 Maja do ulicy Marysińskiej i w ramach tego odcinka postawienie nowych krawężników, wykonanie podbudowy 100 kg warstwy wyrównawczej i na to 4-centymetrowa warstwa ścieralna. Na wymianę chodników trzeba będzie jeszcze poczekać. Na razie brak pieniędzy na to zadanie. W placówkach oświatowych trwają wakacyjne remonty. Po roku szkolnym trzeba odnowić salę, naprawić dachy, wymienić parkiet. Choć w szkołach i przedszkolach starają się naprawiać wszystko w taki sposób, by wystarczyło na kilka dobrych lat, to i tak co roku wiele jest do zrobienia. Wakacje to idealny czas na remonty placówek oświatowych. Puste korytarze i sale są wtedy otwarte dla budowlańców, którzy solidnie pracują. Trwają prace remontowe w szkołach i przedszkolach. Największe prace to remonty dachów w miejskim przedszkolu numer 6 i 10. Dostosowanie do wymogów sanepidu pomieszczeń kuchni w szkole podstawowej numer 10. Remontowane są również podłogi. W szkole podstawowej numer 11 po 54 latach zmieniany jest parkiet w sali gimnastycznej. Były już bardzo zniszczone, odpadały klepki i stwarzało to niebezpieczeństwo wypadku. W związku z tym trzeba było ten parkiet wymienić i na szczęście dostaliśmy w tym roku pieniążki. Koszty remontu są duże. Szkoła jednak poprzez konkurs ofert wyłoniła najkorzystniejszą dla siebie opcję. Kosztorys inwestycyjny, który został stworzony przez Wydział Infrastruktury, to jest 68 tysięcy. Wybraliśmy takiego wykonawcę, który nie tylko zaoferował nam dobrą cenę, ale również ma doświadczenie. Być może uda się coś zaoszczędzić. W przedszkolu numer 12 wakacyjny remont się zakończył. Za pieniądze, które przedszkole otrzymało od Urzędu Miasta, wybudowano schody. Natomiast za środki pieniężne pozyskane od sponsorów wymieniono drzwi do sal. Zawsze udaje nam się znaleźć jakiegoś sponsora. Są ludzie, którzy chętnie pomagają właśnie placówkom oświatowym. Dzięki darczyńcom udało się również odświeżyć i pomalować jedno z pomieszczeń, które zniszczyła mroźna pora roku. Zimą mieliśmy problem właśnie, no i teraz musieliśmy pomalować po prostu ściany i sufit, bo było, nieładnie wyglądały, były przecieki. Co roku w placówkach oświatowych trzeba coś odnowić, naprawić. Urząd Miasta Zgierza na remonty przeznaczył wiele. Jest to koszt około 300 tysięcy złotych na ten moment. Wakacyjne naprawy nie są obce także placówkom zarządzanym przez powiat zgierski. W zespole szkół nr 1 imienia Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu praca w re. To jest sala informatyczna, która wyremontowana jest w związku z tym, że do mojej szkoły zostanie przeniesiona poradnia psychologiczno-pedagogiczna i w związku z tym organizujemy nową pracownię informatyczną, nową pracownię matematyczną, pokój dla wicedyrektora i kierownika gospodarczego. Na remont pracowni szkoła dostała od powiatu blisko 30 tysięcy złotych. Ale to nie koniec remontów. Od stycznia realizujemy projekt ponadnarodowy Animatorzy Zdrowego Stylu Życia i tam będziemy przystosowywać pracownię na poczet pracowni gastronomicznej i obsługi konsumenta. Sprzed półtora tygodnia też kolejne pieniądze, 30 tysięcy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mój nauczyciel, pan Sebastian Kozicki, napisał projekt Moja Wymarzona Ekopracownia. No i kolejny remont w związku z wyposażeniem tej nowej pracowni. Po wakacjach uczniowie wrócą do odświeżonych, odmienionych placówek. Oby kolorowe ściany, nowe drzwi i podłogi zapewniły jak najdłużej dobre warunki do nauki, zarówno nauczycielom, jak i młodzieży. Zawieszamy rekrutację na rok szkolny 2013-2014. Tak rozpoczyna się komunikat opublikowany przez Kolegium Nauczycielskie. Wydaje się to konsekwencją wcześniejszych informacji o planach wygaszania działalności tego typu placówek. Jednak dyrekcja z optymizmem myśli o przyszłości szkoły. Jak to możliwe? Pytał Kuba Niedziela. Nad kolegiami nauczycielskimi zawisły czarne chmury. Tak podsumować można marcowy news naszej telewizji poświęcony sytuacji tych placówek oświatowych.
Według zapisów ustawy o szkolnictwie wyższym z dniem 30 września 2015 roku miały stracić moc porozumienia między uniwersytetami a kolegiami. Przedmioty zaliczane w takich placówkach jak Zgierska nie byłyby honorowane na wyższych uczelniach. Aby uzyskać licencjat, należałoby od początku rozpocząć naukę na uniwersytecie. Pod znakiem zapytania stawiało to rekrutację w kolegiach na rok szkolny 2013-2014. Rozpoczynający w październiku naukę nie mogliby już, według zapisów ustawy, kontynuować jej na uniwersytecie. Czy informacja o zawieszeniu rekrutacji, jaka pojawiła się na stronie Zgierskiego Kolegium, jest potwierdzeniem tych smutnych wiadomości? Nie jest to informacja niepokojąca. Zawieszam rekrutację w okresie wakacyjnym. Zapraszam wszystkich kandydatów we wrześniu. Dyrekcja Kolegium przekonuje, że nie wszystko jeszcze stracone. W maju sejmowa podkomisja do spraw nauki stwierdziła, że wygaszanie porozumienia między uczelniami wyższymi a kolegiami nie oznacza likwidacji tych ostatnich. A to dopiero początek. Czekamy na kolejne ruchy ministerialne. Wysyłamy nasze pytania do pani minister, otrzymujemy odpowiedzi, korespondencja trwa i jesteśmy cały czas pełni optymizmu, że jednak kolegia przetrwają. Nie ma czegoś takiego, co by było obawą, że oni musieliby jeszcze raz zdobywać wykształcenie pedagogiczne. Na ten moment nie ma takiej obawy. Źródłem tego optymizmu jest niedawna lipcowa nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym. Absolwent kolegium będzie miał potwierdzone efekty kształcenia zdobyte poza szkolnictwem wyższym. To znaczy, my w cyklu trzyletnim w kolegium możemy przygotować naszego kandydata, który będzie miał potwierdzone kwalifikacje, a potem zachowaną drożność na kolejny stopień w szkolnictwie wyższym. Za wcześnie jednak, by odtrąbić ostateczny triumf. Stąd zresztą przesunięcie rekrutacji na miesiąc wrzesień. W gabinetach rządowych wciąż trwają dyskusje o prawnych rozwiązaniach pozwalających na funkcjonowanie kolegiów. W tej sprawie zresztą właśnie uznawalności dyplomów, uznawania kwalifikacji, jakie pozyska w toku nauki słuchacz kolegium, są właśnie przedmiotem aktualnych prac ministra nauki i szkolnictwa wyższego i również prac ministra edukacji narodowej. Kolejne etapy prac nad statusem szkół można śledzić na stronie Uczmy Dalej. Zwolennicy utrzymania kolegiów podkreślają, że proponują one odmienny system kształcenia niż uniwersytet. Zamiast nacisku na teorię stawiają kolegia na praktyczną naukę zawodu. Jutro każdy chętny będzie mógł zarejestrować się w bazie dawców szpiku kostnego. Decyzja musi być jednak świadoma i przemyślana. Może ona uratować komuś życie. Szczegóły za chwilę. Dzień dobry, serdecznie zapraszamy na akcję Twój szpik, ich życie, organizowaną po raz pierwszy w Zgierzu dla mieszkańców Zgierza i nie tylko. Jutro w biurze poselskim naprzeciw McDonalda będziemy rejestrować dawców szpiku kostnego. Będzie pobrane od każdej osoby chętnej i zainteresowanej 10 ml krwi. Następnie osoba zostanie zarejestrowana w bazie. Kiedy pojawi się jej bliźniak genetyczny, poproszona zostanie osoba o oddanie szpiku. Wtedy jeszcze raz musi wyrazić zgodę. Krew jest pobierana wtedy z żyły, nie tak jak się przyjęło, że z kręgosłupa. Nie ma obaw, jest to w sterylnych warunkach. Naprawdę warto się zarejestrować, można kiedyś komuś uratować życie. Zapraszamy jutro w sobotę w godzinach 10-14 do biura poselskiego Artura Dunina na akcję Twój szpik, ich życie. Miasto Tkaczy do tej pory kojarzone było z historią Zgierza i bieżącymi wydarzeniami kulturalnymi. Ostatni weekend pokazał, że to również dobre miejsce do promowania sportu. Na jeden dzień ulicą Narutowicza zawładnął klub włókniarzy Zgierz. Szczegóły Kuba Niedziela. Miejsca związane z historią najczęściej kojarzą się ze spokojem sal wystawienniczych i statecznością zabytków. Jednak park kulturowy nie zamyka się w sztywnych ramach jednostki muzealnej. Najlepszym przykładem impreza zorganizowana w niedzielę 21 lipca. Dzisiejsza impreza ma służyć promocji kultury fizycznej. Dotychczas robiliśmy imprezy, które miały charakter raczej imprez kulturalnych, natomiast postanowiliśmy teraz pokazać troszeczkę mieszkańcom również miasta Tkaczy z innej strony. Magiczne lato z włókniarzem. Tak nazwano imprezę zorganizowaną w mieście Tkaczy. Zgrzytu nie było, ponieważ sam klub
powstało w 1946 roku, jest już niezbywalną częścią dziejów naszego miasta. Myślę, że ten klub ma swoje miejsce w mieście, w historii jego i ma wielu sympatyków, wspaniałych piłkarzy, siatkarki, rugbystów. Niestety, jak wiele klubów, i Włókniarz ma problemy finansowe. Względami biznesowymi tłumaczą działacze decyzję o niezgłaszaniu w tym roku do rozgrywek seniorskiej drużyny piłki nożnej. Włókniarz chce w tym momencie położyć nacisk na kształcenie dzieci i młodzieży, czego przykładem choćby niedzielna impreza. To jest po prostu zachęta dla tych dzieci, które jeszcze się zastanawiają i no, nie podjęły jeszcze decyzji, czy grać w piłkę, czy trenować w Włókniarzu z Giesz. Liczę na to, że z tych dzieci, które są u nas, szczególnie z tych starszych roczników, już za rok, może za półtora, będziemy spokojnie mogli odbudować piłkę nożną opartą na naszych wychowankach, opartą na naszych zawodnikach związanych tutaj z klubem i ze Zgierzem. Warunki na Włókniarzu też nie są takie cudowne, ale proszę mi wierzyć, że w takich klubach, jak widzę w JGŁKS, mówię tutaj o grupach młodzieżowych, nie mają w ogóle gdzie trenować. Dlatego tutaj te warunki, które są stworzone dla tych chłopców, są stworzone no, najlepsze na miarę tych, co można. Z naborem do grup młodzieżowych nie ma na razie problemów. Mój klub się rozpadł w Ozarkowie, na przykład dzięki trenerowi, na przykład tak samo Włókniarz wybrałem, bo to jest bardzo naprawdę dobry trener i dzięki niemu mogę się rozwijać. Dobrze, aby umiejętnościom młodych zawodników towarzyszyły ambicje, na przykład takie, aby być najlepszym w Zgierzu. Przed meczem z Borutą obliżyłem się specjalnie psychicznie, żeby wygrać ten mecz, nastawić się jak najlepiej. Powróćmy jednak do szczegółów niedzielnej imprezy. Prowadzone będą dzisiaj gry zręcznościowe i sprawnościowe dla dzieci. Będzie około 5 stacji, około 5 gier. Będą rozlosowane później nagrody wśród zwycięzców. Na scenie będzie wręczane. Potem przewidujemy około godziny 13:00 przyjedzie do nas wicemistrz świata we freestylu Mikołaj Trzcinka. Pokaże triki z piłką. Zorganizowano także konkursy plastyczne na temat ulubionego sportowca i ulubionej dyscypliny. W zabawie mogli też wziąć udział rodzice, dla nich zorganizowano quiz. Nagrodą były m.in. piłki podpisane przez legendarnego bramkarza Jana Tomaszewskiego. W Zgierzu dzieci podczas wakacji na pewno się nie nudzą. Chętnym, którzy zdecydowali się spędzić czas wolny od szkoły z Centrum Kultury Dziecka, placówka oferuje wiele atrakcji. Czas wolny od szkoły nie oznacza, że wakacyjne chwile muszą być wolne od nauki. To jest ciekawie, mogę się dużo nauczyć. Tu coś robimy nowego, a przed komputerem codziennie możemy siedzieć. Mnie siostra właśnie zapisała tu. Mamy kolejny rok z rzędu, czasem te same dzieciaki, które do nas chętnie wracają. Podczas wakacji w Centrum Kultury Dziecka dzieciaki mogą nauczyć się wiele. Zabawy z chustą animacyjną, poznawanie instrumentów muzycznych czy zajęcia plastyczne to tylko niektóre z atrakcji, jakie oferuje dzieciom placówka. W ramach wakacji w CKD najmłodsi wyjeżdżają także na wycieczki. Jedziemy na pewno do Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Będziemy mieć każdy turnus na koniec. Na zakończenie będzie ognisko z warsztatami w Łagiewnickim Lesie urządzone. I mamy chyba bodajże jeszcze do Łęczycy. Wszystkie zajęcia, które odbywają się w Centrum Kultury Dziecka, bawią i edukują. Ten, kto nie wie, jak wykorzystać mogłoby się wydawać bezużyteczne odpady, tutaj na pewno się tego dowie. Można ze śmieci zrobić coś pożytecznego. Na przykład bransoletkę, grzechotkę, węża z nakrętek i sowę. Tworzymy zabawki ze śmieci. Z rolek po papierze, z butelek plastikowych, z nakrętek, żeby pokazać, że nie wszystko trzeba wyrzucać, że można z tego coś jeszcze zrobić. Gra na instrumentach nie jest łatwa, każdy jednak przecież może spróbować. Umiesz grać, nauczyłeś się? Tak średnio. Ale fajnie jest? Tak, bardzo fajnie. Codziennie jest co innego. Myślę, że właśnie takie zajęcia z udziałem różnych instrumentów i przeszkadzajek to jest bardzo fajna forma do tego, żeby wspólnie się pobawić i zauważyłem, że sprawia im to wielką frajdę. Przy okazji świetnej zabawy dzieci poznają niezwykłe instrumenty, ich budowę, wydawane przez nie dźwięki.
tym przypadku dżembe, dosyć egzotycznego instrumentu, czyli afrykańskiego bębna wykonanego z drewna, ze skóry koziej i wystrojonego za pomocą linek. I dla dzieci myślę, że jedna z fajniejszych chyba rozrywek, bo widzę, że zdecydowanie chętniej grają na bębnie niż na różnych przeszkadzajkach. Zabawy z chustą integrują, męczą, ale przede wszystkim cieszą. Po tak aktywnym spędzeniu czasu najmłodszym należy się smaczny posiłek. Na wakacje w Centrum Kultury Dziecka zapisanych zostało wiele dzieci. W każdym tygodniu będzie 35 mniej więcej osób, plus minus. No, mamy też bogate listy rezerwowe, także jeżeli tylko ktoś rezygnuje, to staramy się z tych list rezerwowych dobierać kolejne dzieci. Po takich atrakcjach najmłodsi na pewno nie powiedzą, że wakacje upłynęły nudno. To już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Już za chwilę gość tygodnia, następnie ABC pierwszej pomocy. Na koniec zapraszamy na lokalny przegląd prasy. Proszę o pozostanie z nami.